Kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do pasji sportowej. I to nie byle jakiej. Gościem moim i Państwa Zbigniew Szczęśniak. Dzień dobry. Powiem Państwu, że znalazłem Zbyszka na portalu społecznościowym. I moją uwagę przykuło to, że rozmawiam z mistrzem świata. Nie? To jakaś plotka, albo nie patrzyłem. Nie, do mistrza świata mi daleko jest jeszcze. Ale to co to było za... To znaczy tamten rok, 2023, no, faktycznie dla mnie był niesamowity pod względem osiągnięć sportowych w Nordic Walking, ale nie aż takie, jak wymieniłeś, no bo jesteśmy na ty, nie, dlatego pozwolę sobie per ty do ciebie się zwracać. No oczywiście. I to jedynie mogę coś takiego powiedzieć, że jak jest Liga Polski, to w tej Lidze Polski w swojej kategorii 60+, zająłem pierwsze miejsce, no to dla mnie jest wielka sprawa. Mistrz Polski. Mistrz Polski, no tak można, zdobywca Pucharu Polski. Zdobywca Pucharu Polski, to, to tak. Czyli proszę Państwa, Nordic Walking, jakby Państwo nie wiedzieli, z czym to się je, to nie jest żadna potrawa ani kiszone śledzie, tylko to jest forma spędzania wolnego czasu w ruchu przy użyciu dwóch kijków. Tak jest. I te dwa kijki pomagają w odpychaniu się, żeby szybciej iść. O technice i o tym zaraz porozmawiamy. Mhm. Natomiast program ma na celu jak gdyby archiwizowanie tych fajnych ludzi, którzy żyją w tym mieście i mają fajne zakrętki, a ty bez wątpienia do takich należysz. Dziękuję bardzo. Powiem ci, że jak spotkaliśmy się na parkingu, to ja mówię, co to za szczawik do mnie podchodzi. Dlaczego? No bo masz, wiesz, w ogóle nie wyglądasz na swój wiek. O, bardzo dziękuję. Bardzo młodo wyglądasz, także... Super. Może geny, może, po mamusi, tatusiu. Może. No w każdym bądź razie Nordic Walking, ale... Pierwsze pytanie, które zawsze pada. Częstochowianin? Znaczy obecnie tak, ale ja urodziłem się w Blachowni i zawsze będę podkreślał, że urodziłem się w Blachowni i dosyć długo mieszkałem w Blachowni. Mhm. Także bardzo uwielbiam tą miejscowość pod Częstochową. Zresztą na pewno ją znasz. Naokoło lasy, jeziorko. Tak. Tam spędziłem kapitalne, beztroskie dzieciństwo. Często tam wracam z moimi synami na spacery. Uwielbiam. Ja, wiesz co, ja akurat mam skojarzenie dość takie z Blachownią, znaczy smutne, niesmutne. Przez miesiąc miałem praktyki w Zemie w Blachowni. No tak. Była zima totalna i myśmy dojeżdżali i pracowali w tym Zemie, oni tam maszynki do mięsa robili. Sławne na cały świat. Tak. No. I pamiętam, że ja pracowałem przy maszynce Dzik 2. Wow. To już była ta z elektrycznym napędem i tak dalej. No i no, praca jak praca, ale pamiętam, że te dojazdy, ta zima to było... No to inne czasy. I mnóstwo rowerów przed zakładem pracy, bo tam wszyscy na rowerach. Z okolicznych wsi. Tak. Zima, mimo śniegu, wszyscy na rowerach. Ale to nieważne. Wspominki, nie wspominki. Powiedz mi, no bo rozumiem, że ten sport to jest jak gdyby pasja, natomiast w życiu zawodowym czym się zajmujesz, czy zajmowałeś? Ja obecnie pracuję od 20 paru lat w budżetówce. O, czyli urzędnikiem jesteś. Tak, urzędnikiem skarbowym dosłownie. Poważnie? Tak, od 20 paru lat, tak jest. Czyli sprawdzasz, czy płacą te podatki i tak dalej? To znaczy, może nie dalej? Tak do końca. Jestem takim, w cudzysłowie, Janosikiem. Zabieram biednym i daję bogatym, ale to wszystko znaczy, w tak... Zabierasz bogatym i dajesz biednym. Nie, właśnie mi się wydaje, że odwrotnie to jest, bo jednak ten system w Polsce podatkowy jest trochę przerasta ludzi i ludzie nie mają takich dochodów z tej działalności, bo są zbyt bardzo obciążeni jednak tymi wydatkami na prowadzenie działalności. No, no ale to już nie moja wina, tak. I tyle. Nie mam na to wpływu. Szkoła średnia to?
technikum chemiczne i Findera, dawniejszy Finder. Findera, tak, no tak, dawniejszy dokładnie. Finder. Wspominasz jakiegoś profesora miło stamtąd? No na pewno profesor, moja wychowawczyni Nowakowska, to naprawdę dla mnie była wielkim autorytetem, ponieważ jak dawniej człowiek miał po podstawówce taki, że tak się wyrażę, język zachwaszczony różnymi dialektami, naleciałościami z podwórka, ona mi to zwracała na to uwagę i szczerze powiem, fajnie mi przygotowała do matury, że, którą zdałem, no wtedy były piątki, nie szóstki. Zdałeś na piątkę. Zdałem na piątkę i to co, naprawdę... Co, były studia potem, czy praca? Nie tak od razu. Po maturze zdałem na szkołę oficerską wojsk chemicznych do Krakowa. Co ty mówisz? Tak. To było lata 1981 rok. No. Chciałem bardzo na AWF, ale niestety no, skromnie u mnie w rodzinie było, nie byliśmy zbyt jakoś tam rodzina zamożna. I no, takie sugestie były rodziców, bo były tam jakieś tradycje wojskowe, żebym szedł właśnie na akademię, na wyższą szkołę oficerską. Ze względu na to, że no wszystko tam jakby na tacy po ukończeniu szkoły, tak. Mieszkanie za darmo, żona za darmo, wszystko za darmo. No to niestety. Znaczy tak. No jedyny minus to taki, że dostajesz rozkaz przenoszenia i nie mam na to żadnego wpływu. Musisz się przeprowadzać. Ale po pół roku, nie? Bo wtedy stan wojenny wybuchł. Tak. No ale to ja rozmawiam z wojskowym, nie, zawodowym. Nie. Właśnie chciałem teraz dokończyć to. Że co, okazało się, że to nie wypał był. To znaczy tak, bardzo mi dużo otworzył stan wojenny, bo na tej naszej uczelni były takie wyjścia do Wierzynka w Krakowie. To była taka cukiernia, chyba do dzisiaj jest cukiernia Wierzynek. I tam spotykaliśmy się zawsze z uczelnią, z Akademią Medyczną. No zresztą tam z reguły były dziewczyny. No. I ja dosyć taki kontaktowy jestem, jeżeli chodzi o kobiety. Lubię poznawać w ogóle ludzi, ale akurat tam poznałem taką jedną kobietę, która mi podrzuciła ulotki i nie chlubnie, niepotrzebnie wziąłem te ulotki na uczelnię i one były tam jakby o solidarności i tak dalej, ale akurat ja z tego żadnego użytku nie zrobiłem, jedynie sobie poszerzyłem jakby horyzonty, co tu się dzieje w Polsce, bo byliśmy hermetyczni bardzo. No i dało mi to do myślenia, no ale wiadomo, no, trzeba było robić na uczelni to swoje, uczyć się według harmonogramu wojskowego i do widzenia, ale kapitalnych ludzi miałem, kolegów na uczelni. No ale co, przez te ulotki cię wywalili? Nie, to taki był epizod, że to zniszczyłem, bo... No, ale zrezygnowałeś, nie? To... Zrezygnowałem ze względu na to, że i też rys historyczny mi się trochę przemienił w głowie, bo jednak w szkole średniej, no ta historia była trochę przekłamana, uczono nas trochę nie tej prawdziwej historii, gdy nie do końca wiedziałem naprawdę o różnych sprawach historycznych, no i to się to podkręcało trochę, no i postanowiłem zadecydować sam o swoim losie, nie być pchanym przez rodziców no i wziąłem swoje życie w swoje ręce, no i zrezygnowałem z tej szkoły, ale niestety musiałem odsłużyć w zwykłej, zasadniczej szkole półtorej roku jeszcze. Ja pół roku mi zaliczono na szkole oficerskiej, ale półtora roku jeszcze musiałem odsłużyć. Wywalono mnie do Lublina, ale nie krzywduję sobie, bo każdy mężczyzna, jak jest zdrowy, to powinien chociaż pół roku. Dwa lata to jest przesadnie za dużo, ale te pół roku w wojsku powinien być tak dostać trochę w tyłek za przeproszeniem. Żeby... Trochę tak poustawiane to wszystkie te sprawy mentalne i wszelakie są i fizyczne. Zbyszku, pretekstem sport. To jest tak, że ten sport zawsze był? Nie. Ja dopiero w 2020 roku zacząłem jeździć na zawody. Kiedyś były zawody tutaj na promenadzie, Nordic Walking. Organizował to Michał Zaremski. Do dzisiaj zresztą on takie stowarzyszenie prowadzi. Wiem o tym doskonale. I tam wtedy właśnie w tych zawodach uczestniczyłem jeszcze z kijkami trekkingowymi. No jest jednak różnica, kije do nordika, kije trekkingowe.
I ktoś mnie tam wypatrzył, ktoś mnie polecił do drużyny Nordic Team Częstochowa i tak w ten sposób wylądowałem w Nordic Team Częstochowa, zostałem zaproszony. No i tak do dzisiaj trwam w tym temacie, no, który coraz bardziej mnie pochłania, no, szczególnie właśnie ten 2023 to był takim rokiem, że prawie co tydzień jeździłem na zawody. No. Ja akurat tam trochę osób z tego Nordic Team gościłem tutaj. Tak, tak. No i przyznam Helena się, była że, i... tak, Dybeł i Marcin. Marcin, tak jest. Tak, Marcin też numer wywinął z tego. Nie no, Marcin to jest rekordzista świata. No życzę, pozdrawiam, życzę mu zdrowia, bo jest po operacji, także tak. Niech się rehabilituje szybko i wraca do gry. Dokładnie. Czyli tak naprawdę to przypadek i zaskoczyło i zacząłeś. No i stałeś się zawodnikiem klubowym. Tak jest. Teraz mamy stowarzyszenie od tamtego roku. Aha. Jesteśmy stowarzyszeniem, założyliśmy sobie stowarzyszenie. Powiedz mi, ile tam tych zakręconych Nordic Walkowców jest? To znaczy tak, takich na liście jest, no szczerze mówiąc to nawet nie wiem, bo prezes to prowadzi tą całą listę, ale takich 30 paru jest czynnych, co jeżdżą na zawody. I 30 startuje? No nie za, właśnie na różnych zawodach różne te ilości są. Znaczy, bo to jest tak, kategoria wiekowa, odległość, nie? Tak, no są dystanse, 5, 10 i 21 kilometrów. No ale teraz, jeżeli na przykład drużynowo, to z tej 30, ale to z tej 30 wybieracie piątkę i to jest drużyna, czy cała 30 śmiga? Nie, każdy może jechać, nawet mogą 60 osób jechać, ale i to jest jedna tak klasyfikowani są ci z najlepszymi czasami i wynikami. Z danej drużyny. Tak, dane stowarzyszenie, które to organizuje, dana organizacja ma swoje regulaminy. Ile biorą, ilu pierwszych biorą z drużyny? To znaczy w każdej kategorii jest inaczej. Mhm. W kategorii 5 km bodajże jest 5 osób branych pod uwagę, w kategorii 10 km 4, ale tu mogę przekłamać ze względu na to, że za bardzo nie wnikam w te regulaminy. Ty idziesz. Ja mam iść, ja się tym bawię, znaczy bawię się, lubię rywalizację. W każdym calu. Lubię rywalizację, no bo ona napędza człowieka do życia, nie gnuśniejemy Słuchaj, bo to jest... Sprawdzam się. To jest tak, że wiadomo, kondycja kondycją, ale technika techniką też, nie? No tutaj Wojtuś, muszę powiedzieć, wtrącę tak w pół zdania, że z techniką na początku teoretycznie niby synchron, jeżeli chodzi o ręce, nogi miałem dobry, bo wiadomo, w wojsku musztra, ja to wyniosłem z wojska, ale jednak ta technika jest ciężkim tematem. Z boku komuś się wydaje, że co to tam Nordic Walking i tak dalej. Te wymagania, jakie w regulaminie są zapisane i sędziowie nas oceniają, to nie jest to taki łatwy kawałek chleba. Bo wiesz, bardzo był taki boom na ten Nordic Walking, że nagle myśmy zobaczyli na ulicach bardzo dużo osób, a szczególnie starszych, które poruszają się z tymi kijkami. I niech się ruszają w swoim stylu, nie ma co ich poprawiać. Tak. To jest tylko, ja dawniej mogłem, jak tak te początki miałem tego Nordika, no to tak mi się z uśmieszkiem patrzałem, nie, to jest trochę nieelegancko i naprawdę zweryfikowałem to swoje myślenie i postrzeganie. Niech każdy się rusza, ci starsi to mi w ogóle bardzo imponują, że wychodzą z domu naprzeciw, w ogóle nie siedzą przed telewizorem, jak to się żargonowo mówi i tyle, ale to ja bardzo chylę czoła przed starszymi ludźmi, że jak on tam tymi kijkami sobie rusza, najważniejsze, że rusza. Ale no bo to jest tak, że rzeczywiście nazwa dlatego, bo co, w Norwegii wymyślili Finlandii.
To jest sport wyszedł z Finlandii. Akurat... I to powoduje, że podczas tego spaceru czy odciążamy kręgosłup, prawda? Dokładnie, odciążamy kręgosłup, odciążamy stawy. No, książkowo to pisze, że 90% mięśni pracuje w Nordic Walking. To jest chyba, nie ma takiego sportu, gdzie aż tyle mięśni jest zaangażowane. Dokładnie, dokładnie. No bo to bardzo łatwo wyjaśnić, dlaczego przy schodach mamy poręcze. No dlatego, żeby się przytrzymać czy podciągnąć. Tutaj tą historią są kijki, które, prawda, dają nam dodatkowego powera. Najdłuższy dystans, w jakim brałeś udział, to ile było? Jeżdżę na takie zawody i dużo ludzi jeździ z całej Polski. Ultra, zrób stówkę na majówkę, to jest Ultra Stilo w Sasinie. To zawsze jest na majówkę, 1 maja w tym roku znowu będzie. To jest takie cykliczne, są zawody organizowane przez Polipak. Kapitalna impreza pod każdym względem organizacyjnym. Ale co, zrób stówkę, to co, 100 kilometrów? Znaczy, ja tyle nie zrobię i nie mam zamiaru zrobić, ponieważ aż takim... Kozakiem nie jestem. No nie jestem, świetnie to nazwałeś. I też nie chcę nadwyrężać swojego organizmu do ostatniej krwi, żeby nie padać na męty tak zwanym odciętym. Ale robię, w tamtym roku 55,5 kilometra zrobiłem. 55? I przez całą dobę, fakt, że całej doby nie chodziłem, bo nie byłem już w stanie po prostu. No, zresztą człowiek czuje, ja nawet zegarka, no, mnóstwo ludzi, biegaczy i nordikowców mają zegarki, gdzie mierzą, jest tam tętno, który kilometr i tak dalej, cały czas ten zegarek podpowiada. Ja jednak jakiś taki archaiczny jestem w tym temacie, bo nasłuchuję swojego organizmu. Bo ja nie chcę przekraczać takich barier, jakich, ja rozumiem, ale... żebym klęknął. Ale Zbyszek, żeby była jasność, 24 godziny z przerwami szedłeś? Z przerwami, tak, z przerwami. Jest tam catering kapitalny. Aha, czyli można sobie punkt, można było usiąść, zjeść, napić się. Zmienić buty, zmienić cokolwiek w ubraniu, jak coś tam... To cię podziwiam, ale daj spokój. Ale to mnie to nie ma co podziwiać. To... Bez snu przecież, nie? Ale to ja i tak w ciągu dnia idę. A ci ludzie, którzy faktycznie biją rekordy i w ciągu jednej tej doby robią... ponad 100, 150, 140, 130, 120 kilometrów, oni są już na takich pucharach grawerowani i tak dalej, także to są naprawdę ludzie niesamowici, no ale ja też nie chcę tak trenować przesadnie. Wiesz, to jest zawsze tak, że ja mam sąsiada, który uwielbia grać w piłkę nożną. No tak. I wiesz, spotykają się z chłopakami tam na sali gimnastycznej, czy gdzieś na hali grają, nie? No, idzie, że nie idę, bo łękotka mi wysiadła, bo tu to. I nagle jeden się okazuje, z najbardziej kontuzjogennych sportów. I nagle się okazuje, że on więcej w szpitalu się naprawia, niż tak naprawdę gra. Ja mówię, jak tak ma wyglądać hasło sport to zdrowie, to ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Tak, nie? Tak. No to można różnie. Dobrze. To jest jeszcze, Zbyszku, tak, że ty jesteś cały czas w jakichś takich, nazwijmy to, treningach. To znaczy, no bo wiesz, no praca zawodowa, nie? I, no to 15. No, na szczęście. Na szczęście. Ale, to jest ten największy plus zawody, tej pracy. Zawody zawsze w weekendy, no bo tak, większość tak, ludzi to przecież tak, wiadomo, tak. To jest ich pasja. W tygodniu też jest trening? No tak, no, trzeba mieć podstawy ku temu, żeby nie płakać potem na zawodach. Aha. I nie cierpieć. Raz w tygodniu, czyli we wtorek, mamy trening drużynowy przy Lasku Aniołowskim, w Lasku Aniołowskim. I tam z elementami różnej i tabatę wcielamy w życie. Mamy paru instruktorów, nawet też w tamtym roku zrobiłem sobie instruktora, w sumie nie, w 2022 w listopadzie, bo tak z biegiem czasu apetyt rośnie w miarę jedzenia i mamy kapitalnych w ogóle w Częstochowie instruktorów i jest się od kogo uczyć, także ja też sobie postanowiłem, że jak pójdę na emeryturę, 3,5 roku mi zostało do emerytury, mam nadzieję, że dobiję do tego brzegu emerytalnego i mam takie pomysły na tą emerytalną część życia, żeby właśnie albo dzieci, albo starszych ludzi uczyć tego nordika
lub uczyć to po prostu, żeby ich cały czas jakby... Zebrać, animować. No, żeby ci ludzie jeszcze bardziej akurat tym sportem się zajęli, bo to samo zdrowie jest, co by nie mówił. No, jak wspomniałeś o piłce nożnej, co ja też ładnie kilkadziesiąt lat grałem w piłkę nożną, nie zawodowo, od razu zaznaczam, ale amatorsko. Ja do 50 roku życia grałem w piłkę nożną. Nawet otarłem, parę lat grałem w tej lidze amatorskiej, tej zawodowej, tej całej. No także tutaj miałem niesamowitą satysfakcję i swoje 5 minut, że grałem z byłymi zawodnikami, którzy grali w Rakowie, Wiktorii czy w innych takich drużynach gdzieś tam w Polsce. No to starcie z nimi, no to nie należało do jakichś takich przyjemnych. Ludzie, pasje, miasto. Miasto Blachownia, czy miejscowość Blachownia. Pasja Nordic Walking. Czy są jeszcze jakieś inne pasje? No tak, lubię bardzo tańczyć, ale no niestety nie można wszystkiego naraz robić, ale miałem jakieś takie swoje epizody w życiu, że przymierzałem się do jakiegoś zawodowego tańczenia, ale to wszystko okazało się wspomnianym zapałem, bo no jak się pięć srok za ogon trzyma, to jednak trzeba się specjalizować wtedy, ale uwielbiam tańczyć, też inne sporty. Ale co, tango, cza-cza, foxtrot, takie rzeczy? Wszystkie towarzyskie mogę zatańczyć. Poważnie? Jestem taki uniwersalny. Na dyskotece się odnajdę wśród młodych, nie ma problemu. Ostatnio próbowałem, najbardziej latynoamerykańskie tańce mnie inspirują. Próbowałem bachaty, ale jednak salsa kubańska, tu bym chciał jeszcze ewentualnie wrócić do tematu i ją tak opanować i tam cały czas już... No ale to przy tego typu pasji to potrzebna jest partnerka. Na miejscu jest tyle kursów, tak? Są kursy, że tam potrzeby. Mało mężczyzn jest, bo jest więcej kobiet. Aha, także... czyli chłopy są mile widziane. Mile widziani są, także ekstra. Gotujesz? A kapitalnie trafiłeś w temat. To jest moja też jedna z większych pasji. Tak? Uwielbiam gotować. Proszę. Naprawdę, nawet się pochwalę czymś takim, jak zachłysnąłem się trochę kulinariami z Maroka. To jest taki mój ostatni epizod, że w tamtym roku byliśmy na Pucharze Świata w Maroku, bo też jeździmy za granicę na zawody Pucharu Świata. Proszę. W tamtym roku właśnie między innymi byłem w Maroku i tam jest taka potrawa, która mnie uraczyła, tadżin. Tadżin. Co to jest? No akurat jest tadżin, to tak ogólnie żargonowo się to nazywa jako potrawa, ale też jest to garnek taki specjalistyczny, gdzie Marokańczycy gotują właśnie te potrawy. Tam są warzywa na bazie wszelakiego mięsa, no wiadomo, nie wieprzowiny akurat w Maroku, ale ja ostatnio robiłem, bo zapraszałem swoich synów na ten tadżin. Ale to jest forma gulaszu? To jest taka jakby zapiekanka, ale to jest tak jak pieczonka u nas. Ziemniaki tam ala, są? Ala pieczonka. Tylko, każdy, tu można fantazjować dosłownie, to tak można improwizować. Ale ziemniaki, papryka, warzywa są podstawą i mięso. Można bezmięsne zrobić, można na bazie ryby zrobić, także no super temat. I co? Ja ostatnio królika robiłem, to też... Ale robisz to w piekarniku? Nie, tak, w piekarniku. Ale masz to naczynie? Mam to naczynie, wyłapałem to kiedyś na Facebooku. Fakt, że to jest taka strona, no nie będę tam mówił nazwy, bo i tak ludzie mnie prywatnie pytają, to im daję tą nazwę. Nie będę tu robił kryptoreklamy. Ale co, garnek do tadżinu? Tak, garnek do tadżinu, tylko akurat taki, a ja mam nie ten typowy, oryginalny, tylko taki bułgarski, ale on tylko różni się tym, że nie ma tej na tej pokrywce takiej długiej rączki, takiego jakby kominka, ale wszystko wychodzi tak jak w tym prawdziwym tadżinie. Także może będzie sposobność siebie zaprosić. No. Bardzo chętnie bym kiedyś spróbował, tym bardziej, że nigdy nie jadłem. A jestem potworem kulinarnym, uwielbiam w ogóle wyjść
szczególnie te rzeczy, których nie znam, także... Wracając do tej kulinarii, to mogę tylko jeszcze wtrącić taką jeden epizod, że było moim marzeniem, bo ja byłem 2 lata kiedyś w Niemczech, mieszkałem w Düsseldorfie i na kuchni pracowałem jak to Polak, wiadomo, tak, który chciał sobie dorobić i zachłysnąłem się bardzo właśnie kuchnią i podglądałem tam tych kucharzy włoskich, jugosłowiańskich, bo to wtedy jeszcze Jugosławia była, tak, bo to w latach 90. byłem. I jakoś tak mi to zostało, że mówię, tak, a zarobię parę groszy, to sobie w Częstochowie otworzę restaurację. Całe szczęście, że tej restauracji nie otworzyłem, bo to by mnie przerosło w każdej formie, i finansowe, i wiedzy. No nie wiem, chyba gastronomia by mi nie pomogła, no nie wiem. Jest to... 24 godziny na dobę trzeba być zajętym tematem. Tak, no. tak, nie ma o czym mówić. Ja tam czasami się uśmiecham, jak mówię, że ktoś ma marzenie, żeby mieć swoją restaurację, no, w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, ile jak... wyposażenie kosztuje. Ale nie, no w ogóle, wychodzimy z tej rzeki. Dokładnie. Książka, literatura, masz czas na czytanie? Oj, tutaj ubolewam, dawniej czytałem więcej, no teraz to chyba wszyscy już to na to pytanie by to identycznie odpowiedzieli, ale staram się podczytywać, także więcej się czyta na Facebooku, bo ja na Facebooku nie obserwuję tylko osób i nie wiadomo jakich wydarzeń, ale mam tam polubionych różnych parę jakby takich stron. Tak. Ja sobie podczytuję, same mi wyskakują o różnej tematyce, także wachlarz tematyczny jest bardzo duży. Jak idziesz te 55 kilometrów, to słuchawki są na uszach? Nie, nigdy w życiu. Jest takie piękne są odgłosy przyrody, że wolę nasłuchiwać to, co się wokół mnie dzieje. Także. No ale dlaczego pytam? Bo muzyka jest tak, że odgrywa jakąś znaczącą rolę w życiu twoim, czy nie? No tak, no jak i taniec, to i muzyka. No, ale jeżeli byś tak, wiesz, już nie mówimy o tańcu, ale mówimy o słuchaniu muzyki dla przyjemności. Uwielbiam jazz. Z lampką wina w ręku. I chodzę po często, chodziłem, no bo teraz jakoś tak znowu przez ten Nordic, przez ten to może nie tak, ale no akurat byłem tak zaabsorbowany, szczególnie w tamtym roku tym Nordikiem, tymi wyjazdami. Odbywają się w Częstochowie imprezy jazzowe, i na które chętnie dawniej chodziłem częściej. Ale staram się gdzieś tam wstrzelić się w temat i bardzo chętnie. Także, a tak naprawdę jeszcze wracając do muzyki, no to lubię muzykę hard rockową. Dawniejsze czasy, czyli Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, to gama muzyczna jest, także bardzo mam wrażliwe ucho na muzykę. Także. Super. Film. Uwielbiam. Jaki byś mi film polecił, albo jaki był dla ciebie? Znowu wrócę do tematu archaicznego. No. Ostatnio znowu się taka informacja pojawiła w mediach, przypominająca taki film, bo ja bardzo lubię polskie filmy. Tak. I trochę taki jestem wrażliwy, aż może za bardzo jak na mężczyznę za wrażliwy, ale mam twarde tam coś, no wiadomo jak to się mówi. Do widzenia do jutra ze Zbigniewem Świętej Pamięci Cybulskim. Nie wiem, czy oglądałeś taki film. Oglądałem. No ten film to zawsze wzbudzał u mnie takie emocje. Te relacje kobieta-mężczyzna tam w tym filmie jest tak fajnie, co bym sobie zawsze życzył w relacji z kobietą, żeby tak fajnie sobie rozmawiać, nie na wysokich tonach, tylko właśnie w taki właśnie lajtowy sposób, marzycielski, bo wiadomo, życie jest za ciężkie, żeby tak cały czas tylko patrzeć na to życie pod względem materialnym. Trzeba coś... Mnie wczoraj ktoś powiedział, że mówi, Wojtek, zobacz, ci co mają te jachty, te wyspy, i mówią tak, mówią mi tak, zobacz, przecież jak oni będą odchodzić, to wiesz, jak im będzie strasznie przykro. I ja mówię, no i w sumie masz rację, że ja już się nauczyłem cieszyć się tym, co mam i takimi drobnymi rzeczami też się bardzo cieszę. Dokładnie. Nawet kwiaty, jak dam mężczyznę, za dużo tych kwiatów mam w domu i hoduję sobie kwiaty. To otoczenie, lubię otoczenie właśnie takie przyrodnicze, bo wiadomo, jak maturę, czyli z podstawówki kiedyś wychodziłem, to nie chciałem iść do technikum
chemicznego. Chciałem iść do technikum leśniczego. To było moje wymarzone, wymarzona szkoła. No, z ciebie dobry byłby gajowy. No, ale niemyśliwy, nie myśliwy, bo zwierzęta bardzo kocham i także... Zbyszku, ja bym chciał, żebyśmy jeszcze powiedzieli o tym, bo tak, przez przypadek trafiłeś do tego Nordic Walking. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, a do tej pory jeszcze nie próbował, to jak można złapać kontakt? Czy jak można? No bo rozumiem, że można, bo każdy może przyjść i... Dokładnie. To znaczy tak, w Częstochowie akurat jest to tak fajnie rozbudowane, że nasza drużyna akurat, która jeździ na zawody Pucharu Polski i Pucharu Świata, no to jest jedno. No to tak trąci jakby zawodowstwem, ale to w cudzysłowie ujmę. Ale jest też fajna ekipa, która się spotyka w poniedziałek, to są Nordikoholicy. Mhm. Tam jest przefajni ludzie w różnej wieku. Mhm. No młodzi są, duchem są młodzi na pewno. Organizuje też w soboty. Ale w poniedziałek gdzie się spotykają? O 18 się spotykają też przy Lasku Aniołowskim. Przy Lasku Aniołowskim. Tak, jak się zaczyna Lasek Aniołowski, czyli koniec promenady. Mhm. Podobno też w czwartki. Można też, jak ktoś chce, lubi rywalizację, u nas, do nas przyjść. Są instruktorzy, którzy będą poprawiali tą technikę, tak jak wymagają sędziowie na zawodach. No także przez moją skromną osobę można się skontaktować. Niekoniecznie ja będę tutaj jakimś instruktorem, ale pomogę się odnaleźć w tym temacie. Zbigniew Szczęśniak na Facebooku jest widoczny, można spokojnie napisać, jeżeli byście Państwo mieli ochotę, czy Zbyszka poznać i z nim potrenować, czy w ogóle dowiedzieć się czegoś, to bardzo serdecznie zapraszam. Ja jeszcze jedną rzecz zapytam, bo to jest tak, no, żeby pojechać czy polecieć do Maroka, no to trzeba wydać kasę, czy... No niemałą. Niemałą. Niemałą, no niestety, ale... Czyli, no i teraz tak, te wszystkie zawody, które się odbywają w ramach tej ligi, nazwijmy... Dokładnie. To są też akredytacje, tak? To też są jakieś koszty, czy no, nie? No niestety są. Ja muszę czyli wyciągać... płacisz i lecisz. Na tą chwilę cały czas do tego roku cały czas płaciłem ja i nadal będę płacił, ale w tym roku trochę będziemy odciążeni, bo Stowarzyszenie Nordic Team Częstochowa pozyskało sponsora. No wiadomo, też nie będą jakieś tam to wielkie pieniądze, ale już może jakieś przejazdy, no bo przecież po całej Polsce swoim samochodem jeździłem, czy tam gdzieś Włochy, czy Maroko, czy Słowacja jeździło się samolotem, czy autokarem, no to są naprawdę niemałe pieniądze wydałem, no ale pieniądze rzecz nabyta. No jasne, bardzo fajnie. Ostatnie pytanie w tym cyklu zawsze brzmi: jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Jak Ty postrzegasz to miasto? To znaczy tak, no tu jest jeszcze wiele do zrobienia. Częstochowa, to co czytam, ale muszę to powtórzyć, faktycznie się wyludnia. Życzyłbym sobie, żeby ta Częstochowa, Plac Biegańskiego teraz jest takim modnym tematem, żeby się tam zazielenił bardzo. Pan prezydent już tam widzę ze swoją ekipą ku temu jakieś przedsięwzięcia zrobił, ale nie do końca mi się na przykład mnie i innym osobom, jak się wypowiadamy, nie podobają te różne jakieś tam projekty. Jezu, no jest tak prosto poprosić kogoś, kto się zielenią profesjonalnie zajmuje i nie cudować z jakimiś tam architektami, tylko po prostu z kimś od zieleni, ale to tak można to we wszystko wkomponować, że nie trzeba zrywać tych płyt. Wkomponować, to jest taka tylko kosmetyka. I tu nie trzeba dużego nakładu pieniędzy, no chyba że drzewka aż tak bardzo dużo kosztują. Ale też mówię o fachowca od zieleni, który będzie widział, jakie drzewo w takich warunkach, no nieciekawych, będzie przetrwa. Tak. I to mi się wydaje takie przesłanie, mam prośbę, bo to każdy mieszkaniec Częstochowy chciałby. Ale też więcej rozrywek, chociaż to nie jest aż na takim złym poziomie. Mamy teatr, fajnie funkcjonuje, też bym sobie życzył do teatru więcej chodzić, do Twojego teatru, w końcu się wpraszam i mam nadzieję, że... Ja zapraszam. Ja tutaj poluję cały czas, no ale cały czas te terminy się nakładają i... Bo to jest, wiesz, tak, ja też trochę jeżdżę, a znajomi mówią: Wojtek, przyjdź, tak się dawno nie widzieliśmy, gramy koncert. A kiedy? A 16, w sobotę. Ja mówię, wiesz,
16 w sobotę, to jestem w Gorzowie Wielkopolskim, gram spektakl. I to są takie czasami mijanki. No ale dobrze, czego życzyć już na koniec? No wiadomo, standard, zdrowie. Standard, zdrowie, bo... A resztę sobie wykombinujemy. Tak jest, tak jest. Ja w ogóle chciałem, no. Wojtuś, jedną rzecz powiedzieć jeszcze. Bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie, bo mile mnie zaskoczyłeś, byłem zszokowany nawet, a szczególnie jestem zaszczycony, że akurat w swoim programie... Nie, no to ja się w ogóle, wiesz, bardzo cieszę, że przyszedł, że przyszłeś, bo wiesz... 61-letnich Nordic Walkingowców, którzy czynnie uprawiają ten sport, nie ma chyba za wielu w tym. No nie jest nas mało tak strasznie. Tak? Nie jest nas mało. Wydaje się, że to jest sport dla starszych panów, no właśnie. Dobrze. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa Zbigniew Szczęśniak, mistrz Polski. Jeżeli chodzi nie, o zdobywca pucharu. Zdobywca pucharu Polski w Nordic Walking w kategorii 60+. Nieprawdopodobny gaduła. Kucharz podobno przedni. Mam nadzieję, że kiedyś się przekonam. No i człowiek kochający ludzi, kochający taniec, kochający muzykę i w ogóle. Bardzo fajny chłop, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I tu machamy do tej kamery ludziska. Pozdrawiam trzymajcie. Bardzo wszystkich, zapraszam. No, zapraszamy, pozdrawiam.